Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. A witam Was w trakcie podróży. Jestem na autostradzie, jadę sobie powolutku 130. Wyjeżdżamy całą rodzinką na wakacje. Przywitajcie się wszyscy. Cześć. Hello. Witamy wszystkich widzów. A dokąd jedziemy, to obejrzyjcie ten odcinek. Zobaczycie, śledźcie moje przygody. Ta seria będzie składała się z kilku odcinków, bo jedziemy na dłuższy wypoczynek. Zaczynamy przygodę. Talking to the moon. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej po paliwo. Szybka akcja. 6,45 kosztuje diesel. Jakieś hot dogi i lecimy dalej. Jesteśmy w Cieszynie. Zaraz będziemy przekraczać przejście graniczne. Jesteśmy po czeskiej stronie Cieszyna. Właśnie jakiś pociąg jedzie. Nie wiem, gdzie ta nawigacja mnie prowadzi. A my kierujemy się w stronę Słowacji teraz. Trynieckie zakłady. My jedziemy sobie taką drogą lokalną, omijamy autostrady, omijamy drogi ekspresowe, jedziemy zwiedzać i oglądać. A propos terenu Czech, pozdrawiam Jana Matejkę i wszystkich Czechów. W tle widać piękne góry, a my jedziemy w takim tunelu między ekranami dźwiękochłonnymi. Zobaczymy, gdzie ta trasa nas zaprowadzi, bo jeszcze tędy nigdy nie jechałem. Króciutko przez Czechy jesteśmy na Słowacji i jedziemy dalej. W oddali widać stoki narciarskie. Idealny trawniczek, przygotowany chyba do sezonu narciarskiego, który nadejdzie za pół roku. Piękne widoki. Dla kogoś, kto mieszka w górach na co dzień, to nic nadzwyczajnego. Ale ja jestem z nizin, dlatego takie widoki dla mnie to są piękne. Jesteśmy nadal na terenie Słowacji. Jak mówiłem wcześniej, na odcinku górskim było raptem 17 stopni, bo tam wysokie drzewa w cieniu cały czas. Tutaj wyjechaliśmy na równy teren. Od razu słupek na termometrze skoczył na 25 stopni. Pewnie słabo to widać na kamerze, ale tam w oddali na wzgórzu widać piękny zamek, a raczej jego ruiny. Świetnie by tam się zrobiło urbex. Dojechaliśmy do miasta Nitra. Pierwsze większe miasto, przez które przejeżdżamy. Ale też tak strasznie jakoś mało ludzi, nie wiem, miasto wymarłe. Słońce opadło już za horyzont, nie widać go. Robi się ciemno. A my mamy jeszcze do celu jakieś 150 km. Dojedziemy nocą na 23. Pokazuje nawigacja. Właśnie przekraczamy rzekę Dunaj i za chwilę będzie granica słowacko-węgierska. To była mała zmyłka, bo tam było Starorzecze, a tu jest główne koryto Dunaju. Potężna rzeka, tak jak i nasza Wisła największa. Taki u nich tutaj Dunaj graniczny. Witam po dłuższej przerwie, po dłuższej dla mnie,
dla was to była tylko chwila. Właśnie przejeżdżam przez piękną, podobną miejscowość Siofok, leżącą nad Balatonem. Niestety nie będzie nam dane to obejrzeć uroków tego miasta, bo zajechaliśmy tutaj po ciemku. Nie wiem, nigdy nie byłem w Siofok. Słyszałem, że turystycznie jest bardzo piękne. Do celu jeszcze 21 km. To nie widać to pewnie na mapce, ale droga ciągnie się wzdłuż brzegu Balatonu i równolegle do drogi, którą jadę, ciągną się tory kolejowe. Nie byłem nigdy nad Balatonem. Będę miał okazję zobaczyć i wam zdać relację z tego, czy warto, czy nie warto odwiedzić Balaton. Dojechaliśmy do celu. Tak wygląda oświetlony drugi brzeg. Drugi brzeg Balatonu. Widać, że tam miasto żyje całą noc. Tutaj z lewej strony z oddali gdzieś słychać imprezę. Zresztą przejeżdżaliśmy przez to miasteczko, a jesteśmy w miasteczku Balatonele. To normalnie impreza niesamowita. Jeszcze rozgwieżdżone niebo, ale chyba nie widać tego okiem kamery. Przejeżdżając przez to miasteczko, tak jak wspomniałem, impreza trwa. Pełno ludzi, pełno samochodów, miasteczko żyje. No i dojeżdżamy tutaj do miejsca, gdzie będziemy spali. Ostatnie 300 metrów. Patrol policji nas zatrzymuje. Cyk. Zjeżdżam na bok. Otwieram szybę od samochodu. A on coś do mnie po węgiersku. To ja do niego po polsku, że nie rozumiem języka węgierskiego. No i suma summarum dogadaliśmy się po angielsku. Oni po prostu chcieli tylko sprawdzić moje dokumenty. No i ze względu na to, że wszędobylskie dookoła imprezy trwają w najlepsze, sprawdzili jeszcze mój stan trzeźwości. I to tyle. Ja tymczasem mówię wam dobranoc, bo idziemy spać, a włączę się za dnia zobaczyć i wam pokazać, jak wygląda ta plaża, jak wygląda to miejsce. Dobranoc. Jakiś dzięcioł od rana tutaj naparza w to drzewo. A ja was witam wszystkich ponownie w dniu następnym. Dzień dobry. Słońce już bardzo wysoko, a tu jest to miejsce, gdzie żeśmy spędzili noc. Tam jest taki fajny dom, ładny. Restauracja. Za dnia wszystko lepiej widać. Plac zabaw i jezioro. Ja tam zaraz idę na śniadanie, na piknik. I może wejdę z wykrywaczem do wody. Jest plac zabaw. Tam widzę wypożyczalnia rowerków wodnych. Są przebieralnie. I tu jest plaża. Plaża jest trawiasta. Trochę piasku do zabawy dla dzieci. A tak wygląda jezioro w całej okazałości. Teraz widać dzisiaj za dnia piękny drugi brzeg. Górzysty. Już się ludzie kąpią. Woda czysta jest, płytka. Średnia głębokość Balatonu to jest chyba 3 metry. Także jezioro płytkie i szybko się nagrzewa. Piknik na plaży, śniadanie. I będziemy jechali po południu dalej w trasę. Wszedłem sobie do wody.
woda bardzo płytka, odszedłem już kawałek od brzegu, a nawet jeszcze do pasa nie mam. Czysta woda, ładna, ciepła. Ale niestety mam niemiłą niespodziankę. Wykrywacz uległ awarii. Nie działają mi dźwięki, głośnik nie działa. To jest pół biedy, bo ja zazwyczaj na słuchawkach chodzę z wykrywaczem. Gorsze jest to, że nie ma połączenia na słuchawki. Nie działa Wi-Fi. Polegam tylko na wskazaniu na wyświetlaczu i włączyłem dodatkowo wibracje elektroniki. Widać, że jest zalany. W ogóle bateria tak jakby cały czas była na ładowaniu. Te kreseczki dodają się i spadają, tak jakby ładował się. Ładnie tu nad Balatonem. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to polecam na pewno. Dookoła kempingi, kwatery do wynajęcia, motele, hotele. Turystycznie bardzo dobrze rozwinięte miejsce. Także na tych Węgrzech nad Balatonem miło można spędzić czas. Wcześniej miałem przy samym brzegu dwa sygnały, z czego jeden to był korek od wódki, a drugi to była zawleczka od puszki. Nadal niewykopane, siedzi w ziemi, w dnie. Nie wiem, czy ten wykrywacz już szwankuje do reszty i po prostu zwariował. Był ładny sygnał, teraz ten sygnał się zgubił. Przedmiot był bardzo głęboko, już widziałem, co to leży w sicie. Proszę bardzo. Kurde, no nie wierzę. No nie wierzę. Pierwszy sygnał, który mogę wam pokazać. Bardzo, bardzo głęboko. Wykopałem piachu mniej więcej 30 cm. Kurde, ale mi serce wali. Taka jak moja praktycznie. Ten sam wzór, ale olbrzymia, dużo większa. Jest jakiś grawer. Simone, 10 sierpnia 2018 rok. Jest próba 585. I tutaj jakaś nazwa, nie wiem, jubilera czy coś jest, może później rozszyfruję. Ja pierdzielę. Masakra. Proszę bardzo. Złota obrączka z jeziora Balaton. Tada. Ja pierdzielę, ale strzał. No masakra. Ostatnio na Śląsku super strzał, a tutaj wcale nie gorszy. Pięknie. Pięknie. Kolejna obrączka na koncie. Piękna. Jest. Z uszkodzonym wykrywaczem jednak się udało. Przy okazji znalezienia takiej fajnej znajdy, jak jest ten złoty krążek, złota ślubna obrączka. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, wszystkich detektorystów, a w tym przypadku w szczególności detektorystów wodnych, którzy poszukują na co dzień w wodzie. I takie obrączki, która mi wpada raz na jakiś czas, oni znajdują często. Ta ślubna obrączka została zgubiona przez mężczyznę, którego żona nosi imię Simone. Ich ślub odbył się 10 sierpnia 2018 roku. Złota obrączka została wykonana przez niemieckiego jubilera Navratil z miasta Görlitz. Ostatni rzut okiem na Balaton.
jedna jedyna piękna znajdka, piękna złota obrączka. Żegnamy się z balatonem, cały bałagan zwinięty i pakujemy się do samochodu, jedziemy dalej. Miejscowość Balaton Lele, jak praktycznie wszystkie miejscowości leżące nad Balatonem, no są bardzo mocno rozwinięte turystycznie. Wczoraj w nocy nie było ruchu, bo żeśmy dojechali o 23 godzinie, a teraz jest godzina 11. No to jest ruch niesamowity, wszyscy jadą na plażę w jedną stronę, w drugą stronę. Jeśli ktoś ma dużo czasu, to polecam tą trasę, którą my jechaliśmy. Drogi niepłatne, widokowe, zajmują dużo czasu. Jest jazda troszeczkę utrudniona tymi serpentynami górskimi, ale dla samych widoków warto jechać. Kto nie ma czasu, chce szybko dojechać do celu, wybiera autostrady. Miejscowość Balaton Lele uważam za zaliczoną na plus. Mam nadzieję, że w nowym miejscu, do którego jedziemy, też będzie równie fajnie jak tutaj. Ciekawe, do jakiego kraju jedziemy. A powiem wam. Jedziemy w kierunku Bośni i Hercegowiny. Z Węgier wjedziemy na teren Chorwacji. Później na teren Bośni i Hercegowiny. I jeśli miejscówka będzie fajna, to w Bośni zatrzymamy się nad jeziorem. Węgierska wioska na trasie przelotowej. W każdej wiosce piękny kościół. Taki właśnie, który mieliście okazję przed chwilą zobaczyć. Zwróćcie teraz uwagę, na słupie dwa bociany sobie siedzą. Granica węgiersko-chorwacka. Jeszcze przekroczymy tylko rzekę graniczną. Swobodny. Swobodny przejazd. Jesteśmy w Chorwacji, przejedziemy tutaj w Chorwacji około 100 km, wjedziemy na teren Bośni i Hercegowiny. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz stałem przed granicą, żeby móc przekroczyć bez żadnej kontroli. Właśnie stoimy przed granicą chorwacko-bośniacką. Dokumenty przygotowane do kontroli. I czekamy w długiej kolejce już od 10 minut, ale w miarę szybko idzie. Za chwilę będziemy w bośniackiej, po bośniackiej stronie, a przejście graniczne jest w miejscowości Stara Gradiska. Rzeka graniczna Sava. Przekroczyliśmy granicę. Dokumenty były sprawdzane wnikliwie, chyba pod kątem, czy człowiek nie jest poszukiwany. Już więcej przez Bośnię nie jadę bezpłatnymi drogami. Masakra. To, co było na Słowacji, to jest pikuś. Tutaj są takie serpentyny, wąskie drogi i troszeczkę agresywni kierowcy, że masakra. Taką presję wywołują na zderzaku, usiądą, że masakra. Jestem zmęczony. W prawo, 180 stopni w lewo. Redukcja. I wdrapujemy się. Wdrapujemy się między skałami.
droga rzeźbiona. Męcząca ta droga jest, ale dla takich widoków chociaż raz warto. Bośniackie drogi na odcinkach górskich. Ciąg dalszy. Tam to dopiero jest ekstremalny wjazd. Ciężarówki chyba tam wjeżdżają po kruszec jakiś. Rozkopana cała góra. Masakra. Siema. Zatrzymaliśmy się na chwilę rozprostować kości i uzupełnić elektrolity. Spójrzcie na ten widok. W oddali słychać tylko dzwoneczek krowi albo owcy. Widoki bajeczne. Wyjechaliśmy na razie z tych gór. Zobaczcie, jaka trasa się trafiła. Równy, prosty odcinek. Czy może niekoniecznie równy, bo trochę trzęsie, ale prosty odcinek, wiele kilometrów, szeroki i cały czas widok na góry. Gdzie nie spojrzysz, to dookoła góry. Godzina czasu do celu 70 km, a czuję się, jakbym przejechał dzisiaj z 1000, a to raptem 500. Witam wszystkich po ciemku, bo dopiero niedawno dojechaliśmy do miejsca, w którym będziemy nocować. A jest to jezioro Busko na terytorium Bośni i Hercegowiny, a znajdujemy się niedaleko od granicy chorwackiej. Piękny szum, prawie jak nad morzem. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Kto jeszcze nie subskrybuje, a lubi takie przygody, to zapraszam do subskrypcji. To nic nie kosztuje. Widzimy się jutro za dnia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Talking to the moon.